Ponieważ spodobał się Wam nasz test napędów, robiliśmy tutaj X-Traila z Hondą CRV, postanowiliśmy zrobić samochody nieco bardziej budżetowe. Suzuki Vitara z napędem na 4 koła i SsangYong T-Violi. Zapraszam. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Przed Wami oczywiście niemal topowe wersje tych samochodów. No w przypadku T-Violi, no to topowe to rzeczywiście jest topowe, no bo tutaj przekraczamy już 140 tysięcy w przypadku tego auta. W przypadku Suzuki mamy 125 tysięcy niespełna, ale bazowe auta zaczynają się od 115. Co ciekawe, SsangYong zaczyna się nawet niżej, bo mniej więcej od 100 tysięcy złotych, jak to wygląda u nas w najmie, możecie sobie zobaczyć pod filmami. Ale zobaczcie, jeżeli chodzi o wielkość, to te samochody są bardzo, bardzo porównywalne. Na papierze wychodzi, że T-Violi jest nieco większe, ale jak się chodzi wokół tych samochodów, to zdecydowanie ma się wrażenie, że to właśnie Vitarka jest większa. No, T-Violi ma prawdopodobnie większy rozstaw osi. No tak, T-Violi jest bardzo specyficznym samochodem, zwłaszcza z tyłu. Vitara jest takim klasycznym autem, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. To ciekawostka, SsangYong. Napis jest tylko i wyłącznie w tym miejscu. Zobaczymy sobie jeszcze te samochody z tej strony. No ale nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby oglądać te auta. Nie będziemy Wam pokazywać tym razem, ile jest miejsca w środku, co jeszcze możemy zrobić kiedy indziej, jeszcze te samochody będziemy mieli. Tym razem przyjechaliśmy tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, jak działają napędy na cztery koła. Proszę bardzo, to jest wersja AWD, a w przypadku Suzuki to się nazywa Allgrip. Ale nie mamy tutaj znaczka. Jest tylko w środku pokrętło do napędów, ale zdecydowanie są to samochody z napędem na cztery koła. No jest to taka sytuacja, że w tych najmniejszych segmentach, w crossoverach, w SUV-ach coraz trudniej jest o samochody z napędem na cztery koła. Ma to jeszcze Toyota w mniejszych modelach. No oczywiście jest Dacia 4x4, ale jest to samochód, który no, dosyć rzadko występuje na rynku, bo szukaliśmy takiego auta również do tego porównania. Cóż jeszcze mamy? Chyba tyle, zwłaszcza jeżeli chodzi o te najmniejsze segmenty. Wszyscy producenci już mają tylko napęd na przód, a są klienci, którzy potrzebują tego, żeby mieć napęd na cztery koła, bo napęd na cztery koła to jest oczywiście bezpieczeństwo. Przyjechaliśmy dokładnie na tę samą górkę, na której testowaliśmy X-Traila z CRV-ką. No, może trochę wolniej będziemy tym razem podjeżdżać. Dzień dobry ponownie, Krzysiu będzie nam pomagał, a ja będę komentował to, jak jedziemy. To co, zaczynamy od T-Violi? Tak. Dobra. No, w przypadku topowej wersji T-Violi mamy automatyczną skrzynię biegów, no to jest troszeczkę... No, znaczy możesz też z manualem zamówić, ale pewnie... Jest z manualem, tak, jak najbardziej jest z manualem, ale tutaj akurat w parku prasowym był taki samochód. No zobaczcie przy okazji, jak nowocześnie wygląda to auto, no ale pamiętajmy, że jest to topowa wersja, która no te 100 tysięcy grubo przekracza. Tu się da w ogóle cokolwiek zrobić? Mamy jakiś drive mode. Jest winter niby, trzeba przytrzymać. Jest blokada. Zrobiliśmy sobie winter, zrobiliśmy sobie blokadę. No i jest to później, tak? No dobra, no to jedziemy. Będziemy teraz tak nie jakoś szczególnie szybko podjeżdżać, bo przecież takimi samochodami nie szaleje się. Te samochody mają relatywnie niski prześwit. No oczywiście mają osłony tutaj nad kołami. Mają tu jakieś osłony, pewnie jakieś plasticzki pod spodem, ale nie ma co nimi szaleć. Bardziej chodzi tylko o to, żeby pokazać, jak działają te napędy. Jeszcze taka mała uwaga. Dzisiaj mamy mróz. Piasek jest zdecydowanie sztywniejszy niż ostatnio. No i zobaczmy, co T-Violi sobie... Oj, bardzo mocno tutaj ryje pod wozem. Problem. Mamy tutaj zdecydowanie za niski prześwit, żeby to... Możemy też spróbować sobie podjechać potem z drugiej strony. Tam nie ma takich kolein. Może od razu, co? No jak widzicie tutaj... No niestety samochód jest za nisko zawieszony. Z tej strony kolejny właściwie nie występują. I zobaczmy, jak tutaj samochód sobie poradzi. Niewielka prędkość. No i dopiero na górce się zakopał, na samej górze. Pewnie gdyby piasek nie był tak zmarznięty, stałoby się to wcześniej. Ale tak jak widzicie, no to jest samochód, którego głównym ograniczeniem jest to, że on nie ma prześwitu, nie? No i go ESP zahamowało. ESP go zahamowało, a da się wyłączyć ESP? Tak, jest wyłącznik, zaraz spróbujemy. Spróbujemy jeszcze z wyłączonym ESP to samo. Znowu zaryliśmy. O, proszę bardzo. No, prawie się udało, tak? Troszeczkę zabrakło, ale widzieliście, jak ładnie się przód dołączył w momencie, kiedy tył się dołączył w momencie, kiedy tył
stracił przyczepność. No próba wydostania się, podjechania niżej, niestety, no to nie są takie opony. Gdyby tu były lepsze opony, być może udałoby się wjechać dalej, znaczy na pewno by się udało wjechać dalej. No oczywiście Tivioli cierpi trochę na nadwagę w stosunku do Suzuki. On nie ma mocy. On nie ma mocy? No niby 163 konie, a on po prostu nie ma mocy. No właśnie, on rzekomo ma 163 konie. Spróbujmy się w trybie sport. Spróbujmy w trybie sport. Bo tak to naprawdę no zero. No dobrze, no tu jest też, to jest taka różnica, o której wam nie powiedzieliśmy jeszcze. Suzuki jest zdecydowanie no mniej mocny niż ten samochód, ale zaraz zobaczymy, czy to rzeczywiście robi aż taką różnicę. Tym razem w trybie sport. A, warto dodać się, że to jest Tivioli po liftingu. Ojeju. Tak, no to jest też kwestia prędkości. Z trochę większą prędkością udało się podjechać. Ale trzeba uważać przy zjeżdżaniu, bo samochód ma zdecydowanie za niski prześwit. No i teraz witarka. No oczywiście zobaczcie, w środku to jest zupełnie inny samochód. To jest taki samochód, który no widać, że ma 8 lat. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Szczerze powiem wam, że w terenie żadnego, ale realnie też. No nie trzeba grzebać w tych systemach, szukać nie wiadomo czego, jak w tych najnowszych elektrykach. Tutaj wszystko jest pod ręką. Mamy przycisk, a właściwie pokrętło do tego, żeby sobie wybrać tryb jazdy. Snow, tak jak w tamtym przypadku. Tak jest, wybraliśmy snow. Lock. Zobaczmy jak to wygląda. W ten sposób, fajnie pod ręką. Co robi lock? Blokuje teoretycznie sprzęgło wiskotyczne, tak? Do 60 na godzinę. Do 60 na godzinę, po to, żeby można było przekazywać i naprzód. I najpierw spróbujemy tą trudniejszą trasę, tu gdzie tej sanki. Snow, tak jak w tamtym. Tak, dokładnie tak samo w trybie snow jak w tamtym. ISM. No i teraz Vitara. 129 koni. Niby samochód, który ma dużo mniejsze mocy. Dużo mniej mocy, ale proszę bardzo, już przede wszystkim nie zarył i poradził sobie bez najmniejszego problemu. Na tych kolejnach, na których tamte auto sobie nie radziło. No tak, masa niska plus wydajny napęd, no to oczywiście nie jest terenówka, a mimo tego świetnie sobie radzi. No jeszcze dla porównania ta górka, gdzie nie ma kolein, żebyście mogli zobaczyć jak ten napęd sobie pięknie radzi. Z włączonym ESP, przypominam, to jest jazda. No, to jest guzik, którego w Suzuki nie musicie używać. Świetnie sobie poradziło. No i jeszcze teścik z wyłączonym ESP, a to już proforma, no bo wiadomo, że również Vitarka sobie poradzi. Na pierwszym biegu, jak to Krzysiu ładnie powiedział, bułka z masłem. Samochód został do tego stworzony, żeby jeździć, no w tym wypadku po piasku, ale po śniegu też sobie bez problemu poradzi. I to jest, myślę, bardzo, bardzo dobre auto, jeżeli chcecie mieć napęd na cztery koła. Nie mówimy, że Ssangyong jest złym samochodem, ale nie jest to samochód, który ma taką zdolność terenową jak tamten, ale oczywiście ten napęd w takich normalnych warunkach drogowych warto wybrać, chociażby dlatego, że jest bezpieczniej. Czyli tryb snow, wyłączone ESP i zobaczymy sobie jak wygląda start z zatrzymania. Tutaj na takim trochę mniej wyrobionym piaseczku. No, był taki moment, że więcej momentu obrotowego poszło na tył. Proszę bardzo, jak pięknie sobie ten samochód poradził, bez najmniejszego problemu. Genialnie. No, nie można powiedzieć, żeby to był brzydki samochód z przodu, z tyłu nieco gorzej. Ale nie to w tym momencie mamy oceniać, tylko sprawdzamy jak działa napęd. Bardzo prosimy. ESP wyłączone. No i też daje radę ruszyć pod górę. To nie jest tak, że ten samochód nie nadaje się do tego, żeby pojechać im na narty. No, tylko nie jest to raczej auto, które powinno opuszczać utwardzone drogi. No bo zobaczcie, wystarczyły takie kolejne, jak były tutaj z tej strony i już sobie nie radziło. Ale tak, w jednym i drugim samochodzie napęd działa. Jeśli podobają wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.